Na wieczorze poetyckim w Wileńskim Domu Kultury w roli głównej wystąpiła Anna Stelmaszczyk, młoda poetka z Bełchatowa, która zaprezentowała swój tomik poezji zatytułowany Przepraszam, dziękuję, proszę. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie okazją do spotkania dla tych, którzy w trakcie codziennego biegu nie mają czasu na odrobinę refleksji czy też chwilę wytchnienia. Sprawcą całego zamieszania jest wspomniana już Ania Stelmaszczyk. Poetka, autorka tekstów piosenek, marzycielka, wizjonerka, córka, przyjaciółka, od serca przyjaciółka, a nade wszystko optymistka. Twórczość Anny Stelmaszczyk porusza tematy miłości, rozumienia siebie i opartego o te wartości szczęścia. Autorka w swoich wierszach zaznacza, że to, czego tak bardzo pragniemy, jest cały czas w zasięgu naszego wzroku. Mamy swoje słabości, a kiedy coś zaczyna się dziać nie tak w naszych sercach, najczęściej szukamy winnych po stronie innych ludzi. Kiedy koncentrujemy się na doskonaleniu siebie, to też zaoszczędzamy sobie takich sytuacji, które można powiedzieć, że są potrzebne, chociaż w gruncie rzeczy mogłyby się nie wydarzyć i nie komplikować nam życia. Na pewno Państwo znacie takie zdanie, zmieniaj siebie, bo jeśli nie będziesz chciał się zmienić sam, to w końcu i tak będziesz musiał to zrobić. Zmiana, szczególnie ta na lepsze, jest jedyną stałą chyba na świecie. Z twórczością poetki na spotkaniu musieli się zmierzyć także inni, a zatem wiersze czytali lokalni dziennikarze, szefowie instytucji kultury oraz burmistrz Wielunia. Prawo życia. Jak oszukać pory roku? Wiosną liście kłasze z mroku. Jak księżyce budzić dzień? Słońcu kazać odejść w cień? Jak powietrzem nie oddychać, jak w odbiciu lustra znikać. Z oceanu dom dla orła, delfin królem na przestworach, bo są prawa i ich ramy. Żyj jak chcesz, a innych szanuj. Miej odwagę się odważyć, pozwól szczęściu się wydarzyć. Ściany mogły być w medalach, półki mogły lśnić w pucharach. Nadszedł moment, zanim zmiana, pierwsza w myślach, przyszła sama. I nie poddał się przeszkodom. Nowy cel, nową metodą i charyzmą, entuzjazmem, dając siebie brylant stwarza. Teraz dzieli się nim z nami, sercem, duszą, pomysłami. Młoda poetka na spotkaniu, którego współorganizatorem była firma Wielton, zachęcała do znalezienia własnej życiowej drogi i bycia sobą. Ważny przekaz niesie ze sobą również nazwa zbioru wierszy. Tytuł tomiku odzwierciedla spojrzenie na świat przez pryzmat wzajemnej życzliwości. Podczas tego wieczoru pojawili się również aktorzy teatru Ekstrakt z Sokolnik, a na zakończenie publiczności zaproszeni goście wysłuchali koncertu zespołu Akademii Muzycznej z Katowic Pora Relaksa, który między innymi komponuje muzykę do tekstów poetki. Przyjdzie dzień, nadejdzie chwila. Ta odwaga co obudziła. Wróci po. Obszerna relacja z tego poetyckiego spotkania w ten weekend w magazynie Kulturalna TVK. Polecamy.